Legia Net, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy kibiców gdańskiej Legii. Dlaczego warto będzie odwiedzić Muzeum Legii Gdańskiej? No to pytanie takie dosyć retoryczne. Dlaczego w ogóle chodzi się do muzeum? Tak? Ktoś lubi obrazy, idzie do galerii, do muzeum malarstwa. Natomiast Muzeum Legii, no, ja sobie nie wyobrażam, żeby kibic Legii nie trafił do tego miejsca, żeby nie przyprowadził do swoich dzieci, swoich znajomych. Tak? Wnuków. No właśnie. Dla mnie to jest rzeczą absolutnie oczywistą. No to musi być. To jest tak samo ważne jak boisko, jak 90 minut meczu, plus oczywiście to, co sędzia przedłuży. Jak bramki strzelone, jak no, zawodnicy, jak szatnia, trenerzy i tak jak dalej. Wspólne piwo z kolegami po meczu. Właśnie. Wszystko jest meczem. Wszystko jest meczem. I to piwo przed meczem. I to piwo po meczu. Mecz to nie było 90 minut. Tak? To była ta cała otoczka, ten niepowtarzalny taki klimat. No i tak taki w tym klimacie no, się mieści też to muzeum. No to dla mnie to jest oczywiste. Mamy jeszcze kącik kolarski. Oryginalny rower z przełomu lat 70. i 80. Wspaniała rzecz, przez pana Bogdziewicza podarowany, naszego wybitnego kolarza. No jest tutaj oryginalny strój, obróćmy. Spójrz w kamerę. Mamy tutaj oryginalny strój kolarski z lat 70. Legii, jeszcze koszulka bawełniana, dosyć ciężka, no i opona. Wtedy nie było bezdętkowych. Zdjęcie kultowe na bicyklu. Takie pokazy odbywały się w przerwie meczu. To były lata 70. Spójrzmy na te piękne fryzury młodzieńców w tle i osób też w poważniejszym wieku. Dziś jeżeli ktoś przyjdzie, może rozpozna się na tym zdjęciu. Ktoś, kto już no właśnie, starszy, właśnie. Może się rozpozna. I nawet nie wie, że wówczas zrobiono mu zdjęcie i no gdzieś tam uwierzył na taką pamiątkę. I gdzieś tam zaistniał. Ja tu nawet kilku kolegów rozpoznaję. Fajne zdjęcie i cieszę się, że właśnie tutaj wątek kibicowski poruszyłeś. I cieszę się, że kibice będą mogli, bo tych zdjęć kibiców będzie więcej, będzie specjalny kącik poświęcony kibicom, gdzie mamy zgromadzone pamiątki. Sporo jest pamiątek po Tadziu Dówku. Mamy pamiątki po Arku Rybickim i panu Płażyńskim, którzy tragicznie zginęli w Smoleńsku. Także ten kącik kibicowski będzie też, myślę, taką ciekawostką. Ostatnio muzeum się wzbogaciło o pamiątki po zmarłym w tym roku Dawidzie Zapisku. Tutaj mamy kontakt z panią Sylwią, z jego mamą, jest bardzo przychylną osobą. I myślę, że ten kącik Dawidowi poświęcony, bo powiem tak. Mały człowiek, wielki duchem, tak? To nie tylko kibice ze stażem kilkudziesięcioletnim i tak dalej. Ten chłopak więcej może zrobił dla Legii w tym swoim krótkim życiu, jeszcze przy tej traumie życiowej, którą przechodził, niż inni, którzy powiedzmy kilkadziesiąt lat chodzili, tak? No bo Legia to nie tylko sportowcy, nie tylko trenerzy, nie tylko mecze, nie tylko ta otoczka, o której mówiliśmy, ale również właśnie ruch kibicowski. Ruch kibicowski, który taki zorganizowany narodził się w połowie lat 70., może troszeczkę wcześniej i no mamy również z tego okresu, mamy pierwszą kronikę klubu Kibica. Jest tych takich rzeczy. Tomek Szamotulski, fajną taką koszulkę
podarował t-shirt taki z tym charakterystycznym bulldogiem, który później został zaanektowany bezprawnie przez naszych sąsiadów z Gdyni, a prawda jest taka, że korzenie tego bulldoga charakterystycznego to są tutaj w Gdańsku na Traugutach. Rozmawialiśmy o tym stadionie. Wiele osób się interesuje też zegarem, który przez wiele lat nam tam towarzyszył. Co z nim? Zegar, mówimy o zegarze oczywiście tym, który został zamontowany przy okazji remontu stadionu, to liftingu, powiedzmy sobie szczerze, nie remontu, przed meczem z Juventusem. Zegar elektryczny, jeden może na wybrzeżu na pewno pierwszy w tamtym czasie. Później wielokrotnie restaurowany i tutaj trzeba podkreślić, restaurowany dzięki kibicom, tak? W klubie nie było może zbyt dużo środków na to, żeby ten zegar funkcjonował, ale to kibice swoim czasem, swoją wiedzą, swoim zaangażowaniem sprawili, że ten zegar funkcjonował do początku XXI wieku. Zegar jest zabezpieczony, on był już w stanie takim, powiedzmy szczerze, dosyć zaawansowanego rozkładu, bym powiedział, ale jest zabezpieczony, będzie na pewno remontowany i tutaj dla mnie słowo droższe od pieniędzy, jak mawiał Kargul, na pewno będzie na tym stadionie czy w okolicy, tak? On musi być, po prostu to jest coś charakterystycznego. No każdy z nas pamięta zdjęcie z meczu na przykład Lechia Juve, tablica świetna, Juve, goście 1, Lechia 2. Kilka lat to również historyczny, czyli stadion, w którym znajduje się muzeum, jak i euro, które było całkiem niedawno. Dla ludzi może to się wydawać śmieszne, że takie rzeczy do muzeum. To nie, właśnie to jest tu bardzo ważną kwestię poruszyłeś. To, co dzisiaj nam się wydaje teraźniejszością, przecież to, co się działo wczoraj, już jest historią, tak? Za parę lat przyjdzie nowe pokolenie kibiców. Ten stadion będzie kojarzony ze stadionem Lechii. Oczywiście, zawsze w tle będzie się pojawiał stadion przy ulicy Trauguta. Dla mnie to jest oczywiste, tak? Ale nowe pokolenie będzie Lechię kojarzyć z tym stadionem. I to, co sprawiło, że on powstał, jak powstawał, na pewno będzie ciekawe. Mamy kroniki budowy stadionu, mamy rzeczy, które były wykopane tutaj w wykopie pod bryłę. No bilety, programy z meczu, które tu się odbywały, akcesoria kibicowskie, szczególnie Irlandczyków, którzy tu wszystkich oczarowali swoim takim niesłychanie takim prawdziwym kibicowaniem. To nie była kartoniada, to nie był speaker, który mówił, dyrygował tłumem, że mają wstać, krzyknąć. U nich to wychodziło z natury. Ja kocham to, bo pamiętam te czasy i daj Bóg, żeby one na Lechii jak najdłużej trwały, żeby to kibicowanie było takie normalne, spontaniczne, wynikające gdzieś tutaj z serducha, gdzieś z wnętrza, a nie sterowane, tak? Nie takie popcornowe kibicowanie. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie popcorn nie, na meczu, to zupełnie jest odległa sprawa. Chodzi mi o styl i sposób kibicowania. To muszą być emocje, to musi być zaangażowanie w to, co się dzieje na boisku. Reakcja trybu, te ochy, achy, podniecenie. Bardzo lubią. Zobaczcie jedną rzecz. Coraz rzadziej zdarza się na polskich boiskach, że trybuny reagują tak dosyć żywiołowo w momencie, gdy drużyna wywalczy rzut rożny, czy rzut wolny i tak dalej. Na Lechii to jeszcze jest. Jest w kilku jeszcze klubach w Polsce, jest na Wyspach. Tak? Natomiast coraz częściej już się zdarza, że
To jest jakby elementem meczu, który kibicom przechodzi zupełnie obojętnie. To jest dla mnie to jest taka esencja, tak? Bo ten rzut rożny, gdzieś coś się tam zakotłuje przy bramce, może nie, a może tak. Ale to jest właśnie taki cały power. Poza tym uczestnictwo w meczu jest takie fizyczne na stadionie jest zupełnie czym innym niż odbieranie go w telewizji. Ja muszę czuć ten, nie wiem, zapach murawy, ten klimat, to echo odbijające się od gdzieś kopuły stadionu, od trybun. To jest esencja futbolu. Różnica w odbiorze przez ekran niż odbiorze na zewnątrz. Nawet jak jest zimno od tych betonowych, to nie przeszkadza, właśnie to jest piękne. Kibice mnie zimno, bo kibice dopingują, tak, śpiewają. Palce od nóg zmarzną, to nie przeszkadza. Nie? Najważniejsze, żeby poczuć ten taki pieprzyk. No. Jakie jest największe marzenie kustosza tego muzeum Zbigniewa Zaleskiego na zdobycie mistrza? Jest takie marzenie? Żeby w tym muzeum za Mistrzostwo Polski się coś takiego pojawiło? No pewnie, że jest. Natomiast powiem tak, parę lat temu, no tak stosunkowo dla mnie przynajmniej niedawno, oglądałem mecze Lechii na Łąkach. I nawet gdzieś tam w tyle głowy nie przyszło. Oczywiście ja marzyłem o pięknym stadionie, o pewnych trybunach, o sukcesach, splendorach, granie na najwyższym poziomie, ale będąc na takiej łące nawet nie śmiałem marzyć, że będziemy na jednym z najnowocześniejszych stadionów w Europie grali, tak? Grali o, myślę, że tutaj nie przesadzę, z roku na rok o coraz większe cele, a czy ten mistrz Polski będzie za rok, za dwa? No pewnie będzie, w końcu będzie. Ale dobrze jest marzyć, dobrze mieć jakiś cel. Nie myślę, że dożyję jeszcze takich czasów, że tutaj w gablocie będzie się pstrzyło od złota. Śmierci, wierni i oddani fanatycy gdańskiej Lechii. Tworzymy tą historię, by nigdy nie zapomnieć. Nikt nam nie zabierze naszych kibicowskich wspomnień.